Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica, Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie, rozmowy niedokończone. Temat rozmów: zrównoważony rozwój szansą dla Polski w studiu Telewizji Trwam. Bardzo gorąco i serdecznie witam pana premiera Jacka Sasina, wiceprezesa Rady Ministrów. Szczęść Boże, panie premierze. Szczęść Boże. Witam i pozdrawiam. Przed nami ważny czas, rok wyborczy. Za nami już wybory do Parlamentu Europejskiego, przed nami wybory do naszego parlamentu. Następny rok to znowu wybory na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. A zatem czas bardzo intensywny. Panie premierze, prezes Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj w Legnicy mówił, że ostatnie cztery lata to było udeptywanie ziemi do pojedynku z tymi, którzy nie chcą, by Polska stała się krajem rzeczywiście silnym, zamożnym, liczącym się w Europie. Podkreślał także pan premier Jarosław Kaczyński, że ten dzień, 13 dzień miesiąca października, czyli dzień wyborów, to będzie czas próby i jednocześnie Czas decyzji, która będzie określała przyszłość naszego kraju, a zatem batalia o przyszłość Polski. Tak, to rzeczywiście jest batalia o przyszłość Polski. Ta kadencja, która się w tej chwili kończy, te cztery lata, to takie, można powiedzieć, sprzątanie czy porządkowanie tych spraw, które były najbardziej pilne, wymagały najszybszego zainteresowania, najszybszego rozstrzygnięcia, no wsparcie rodzin, chociażby likwidacja ubóstwa coś, co było hańbą tej Polski po 1989 roku, rzesze głodnych dzieci, czy rodziny wielodzietne zepchnięte rzeczywiście na margines społeczeństwa, zepchnięte w tą sferę głębokiego ubóstwa. Tutaj musieliśmy zadziałać szybko i stąd skupiliśmy się na tych społecznych programach, które miały w wielu przypadkach ratować sytuację. Ale cztery lata to jest oczywiście za mało, żeby myśleć o tym, aby przebudować Polskę na stałe. Żeby Polska rzeczywiście mogła iść już w kierunku takim, jakim nie dane jej było pójść po 1989 roku, czyli szybkiego rozwoju yy, i no Takiego rozwoju, który będzie miał, przekładał się jednocześnie na poziom życia Polaków. O, nasi poprzednicy w, ze szkoły Leszka Balcerowicza często chwalili się wskaźnikami, pokazywali słupki, cyferki, wykresy, pokazywali jak to Polska się znakomicie rozwija, tylko znaczna część społeczeństwa, większość społeczeństwa tego nie odczuwała albo odczuwała w niewielkim stopniu. I do tego wyprzedaż majątku narodowego, o tym także trzeba pamiętać, pozbyliśmy się za czasów pana Leszka Balcerowicza ogromnych naszych sreber rodowych. No rzeczywiście wiele błędów, które zostały popełnione, w wielu z nich pewnie będzie bardzo trudno już odwrócić, jak chociażby to, o czym ojciec przed chwilą wspomniał, czyli pozbycie się, a w wielu przypadkach likwidacja wielu firm, bo przecież tak było i bywało, że wielkie zachodnie koncerny kupowały polskie firmy tylko po to, żeby je zlikwidować, żeby zaorać, żeby pozbyć się konkurencji, która mogłaby skutecznie konkurować na rynkach europejskich. Dzisiaj to zmieniamy, dzisiaj próbujemy odkupować te największe firmy, takie, które mają największe znaczenie dla naszego rozwoju. Udało nam się chociażby z bankiem PKO SA tutaj z, udało się odkupić od włoskiego właściciela ten bank dzięki temu odwróciliśmy bardzo niekorzystny stosunek własności w sektorze bankowym kiedy 4 lata temu obejmowaliśmy władzę mniej więcej 60% rynku bankowego w Polsce było w rękach zagranicznych w tej chwili udało nam się spowodować że już ponad połowę aktywów bankowych jest w rękach polskich i będziemy chcieli w tym kierunku również zmierzać ale to jest również to, o czym dzisiaj jest głównym tytułem, głównym tematem naszej rozmowy, czyli rozwój Polski, model rozwoju polski przez całe dziesięciolecia od 1989 roku stosowano taki model niezwykle dla Polski niekorzystny, czyli inwestowania tylko w te największe ośrodki miejskie. No i słyszeliśmy od platformy obywatelskiej i PSL za ich czasów, za ich rządów, że to jest najskuteczniejszy model rozwoju dla Polski, najbezpieczniejszy, ale zapomnieli o tych obszarach, które zostały diametralnie zmarginalizowane. I no nic bardziej błędnego. Rzeczywiście w ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny, bo tak został nazwany przez naszych konkurentów z Platformy Obywatelskiej. Michał Boni był taki minister, ważny minister w rządzie Donalda Tuska. On przyjął właśnie w swojej strategii rozwoju Polski ten model i on był w praktyce również realizowany. On polegał na tym, że wskazano siedem największych metropolii w Polsce i właściwie cała energia, całe zasoby państwa miały iść tam właśnie do tych wielkich miast, żeby tam podnosić poziom życia, tam stwarzać lepsze warunki do życia, do inwestowania, do rozwoju, do również rozwoju gospodarczego. Tam miały powstawać miejsca pracy i przyjęto takie założenie, no, jak się okazało, zupełna mrzonka, że te wielkie miasta potem tak będą oddziaływać na całą Polskę, że to bogactwo rozleje się na całość Polski. Zupełnie nie wzięto pod uwagę naszej polskiej rzeczywistości, gdzie po pierwsze no, to bogactwo rzeczywiście ono może oddziaływać i tak się w wielu krajach działo, ale w polskich warunkach nie więcej niż 20 Kilometrów od tego dużego miasta. No, tak to wygląda. Tak dzisiaj te zasięgi chociażby również komunikacyjne wyglądają. Więc nawet jeśli przyjąć, że to oddziaływanie bogactwa mogło się odbywać, no to zaledwie pewnie na jakieś 10% terytorium Polski, a pozostałe 50, 90%, przepraszam, pozostało gdzieś w tej szarej strefie zupełnie niedostrzeżone przez władze, bez inwestycji, bez wielkich szans rozwojowych. I jeszcze jedna ważna okoliczność. No, te wszystkie siedem ośrodków znajdowało się w zachodniej Polsce. W Polska wschodnia, ta Polska na wschód od, od Wisły, Podlasie, Lubelszczyzna, Podkarpacie, również warmia Mazury, częściowo również województwo tutaj świętokrzyskie, Małopolska, chociaż Mało Polska chociaż miała Kraków, ale tam rzeczywiście nie było tych wielkich ośrodków miejskich, nie ma tych wielkich ośrodków miejskich, w związku z czym one w ogóle były pozbawione te tereny jakiejkolwiek szansy rozwoju. No więc efekt był taki, że ludzie zaczęli stamtąd wyjeżdżać, nie było perspektyw, nie było pracy, bardzo wysokie bezrobocie, a nawet jeśli były miejsca pracy, to znacznie mniej atrakcyjne, znacznie mniej płatne niż w tych większych miastach. Rozpoczął się eksodus. 2,5 miliona ludzi wyjechało za granicę. Kolejne miliony przemieściły się z tych mniejszych miejscowości z Polski lokalnej do wielkich miast. Polska lokalna zaczęła się wyludniać, pogłębiało się to wykluczenie w wielu obszarach, niezwykle błędny model rozwoju, który my dopiero 4 lata temu obejmując władzę zmieniliśmy na politykę zrównoważonego rozwoju. My musimy dzisiaj inwestować w te mniejsze ośrodki i robimy to i będziemy to robić również w przyszłości, tak żeby zapewnić tamtym ludziom taki sam poziom życia jak w wielkich miastach, bo przecież Polacy są tacy sami wszędzie niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Naprawdę nie uważamy za celowe, aby dzielić Polaków na lepszych, tych w dużych miastach i gorszych, tych, którzy mieszkają na wsiach czy w małych miejscowościach. Wszystko Tak muszą podzielono, mieć takie same panie szanse. premierze bo przypomnijmy sobie cztery lata temu, ekonomiczna mapa zasobności kieszeni Polaka pokazywała, że mamy Polskę A, B a niektóre nawet obszary zaliczano do kategorii D. No dalej tak niestety jest. To nie jest coś, co możemy, co mogliśmy zmienić podczas ostatnich czterech lat. Oczywiście udało nam się chociażby zmniejszyć skalę bezrobocia w, w tych mniejszych ośrodkach, chociaż w dalszym ciągu, nad czym ubolewam, w bezrobocie w jeszcze wielu miejscach, chociażby na Lubelszczyźnie, w tej wschodniej Lubelszczyźnie, z której kandyduję w tej chwili do, do Sejmu, w dalszym ciągu jest problemem. Jak spotykam się, rozmawiam z ludźmi, to ludzie mówią, dalej u nas nie ma pracy, dalej mamy ludzi, którzy... Nie mogą zapewnić swojej rodzinie utrzymania, a z drugiej strony mamy takie obszary, gdzie brakuje tych rąk do pracy. Więc tu widać, jakie są skutki tego nierównomiernego rozwoju. To samo jeśli chodzi o dochody. No, dzisiaj średnia pensja w Polsce jak popatrzymy na tą średnią pensję w gospodarce narodowej, przekroczyła już 5 tysięcy złotych. Jak rozmawiam z ludźmi tam właśnie w Polsce Wschodniej, to oni się dziwią. Mówią, kto u nas zarabia 5 tysięcy? To są dla nas pensje marzeń. Byśmy chcieli tyle, tyle zarabiać. Stąd też uznaliśmy, że państwo musi również tutaj wkroczyć interwencyjnie i stąd zaproponowaliśmy na tą kolejną kadencję, na kolejne 4 lata wzrost płacy minimalnej, bo w ten sposób chcemy wspomagać wzrost płac w całej Polsce. Jak nie tylko w tych dużych ośrodkach, ale również tych mniejszych. W ciągu czterech lat chcemy, chcemy, żeby nikt w Polsce nie zarabiał mniej niż 4000 tysiące złotych. To w takie nasze zobowiązanie, a już na, od przyszłego roku podnieśliśmy nasze pierwotne zamiary, bo pierwotnie e, ta pensja minimalna miała wynosić 2450 złotych, ale już podnieśliśmy w zeszłym tygodniu na posiedzeniu rządu do 2600. Za rok to będzie 3000, a jak powiedziałam, za cztery lata 4000. No, chcemy, żeby Polacy mogli go, godnie żyć wszędzie w Polsce, a nie tylko w dużych miastach. Panie premierze, no właśnie, a Platforma Obywatelska... Obywatelska koalicja europejska czy koalicja obywatelska bo to ciężko w tych nazwach się już teraz zorientować mówi że po prostu chcecie dorżnąć polskich przedsiębiorców no widać, że Platforma Obywatelska kompletnie nie wie, czego oczekują dzisiaj Polacy. Znaczy po pierwsze, podniesienie płacy minimalnej w żadnym wypadku nie odbędzie się kosztem przedsiębiorców. To jest taka polityka strachu, budowania podziałów. To robią nasi konkurenci cały czas. Oni straszą Polaków, nie mają żadnego pomysłu, żeby coś pozytywnego zaproponować. No to budują taki przekaz strachu, mówiąc, prawo i sprawiedliwość albo będzie wszystkich podsłuchiwać, albo w... zabierze im pieniądze. No, tak jak Grzegorz Schetyna teraz krzyczał, bodajże chyba wczoraj albo dzisiaj, że pan Kaczyński idzie po wasze pieniądze. no Kompletne bzdury. W przedsiębiorcy dostali już naprawdę wiele ulg w czasie ostatnich tych mijających czterech lat, bo przypomnę, chociażby obniżka podatku CIT, podatku płaconego przedsiębiorców z 19 do 9%. No, to jest skala obniżki, której Europa współczesna nie zna, nie widziała. Ja przypomnę, że Platforma Obywatelska w 2007 bodajże roku, albo w 2007, dokładnie w 2007, przedstawiając swój program wyborczy, mówiła, że podatek CIT wyniesie 15%, że oni obniżą ten podatek do 15%. No nie muszę dodawać, że nic nie obniżyli, a wiele podatków podnieśli, chociażby podatek VAT z 22 na 23%, a my zrealizowaliśmy to, ich obietnicę w ciągu ostatnich czterech lat i to z nawiązką, bo nie na 15%, a na 9%. Wprowadziliśmy mały ZUS dla tych najmniejszych przedsiębiorców. Wprowadziliśmy w cały pakiet konstytucji dla biznesu, który ułatwił kontakty z urzędami skarbowymi, rejestrację firm, to wszystko, na co przedsiębiorcy narzekali. I teraz zapowiadamy Również na tę następną kadencję. Takie zmiany w, w składce zusowskiej które by dla tych właśnie małych firm, tych, które rzeczywiście mają zawsze największy problem, żeby zarobić na tych małych firm wprowadzić obniczkę tej składki zusowskiej, tak, żeby ona była uzależniona od dochodu, a nie od przychodu, tak jak dotychczas, albo też od średniej pensji. W, bardzo wyraźnie pokazujemy, przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać, ale jednocześnie my musimy widzieć również stronę pracowników. No w Polsce, a Polska to nie tylko przedsiębiorcy. Nie tylko właściciele firm. No, Polska jednak stoi pracownikami. Zdecydowana większość Polaków to są pracownicy, którzy świadczą pracę w tych firmach. I musimy również dbać o nich. To nie może być tak, że ci ludzie mają pracować za minimalną pensję albo w ogóle. W, bez żadnej umowy, i my się mamy na to godzić. Dlatego no właśnie, chcemy, chcemy pogarda, to właśnie ogromna wola, Panie Premierze, wobec pracowników, przypomnijmy to, bo warto do tego powracać, to zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, ta niesamowita fala tsunami różnego rodzaju umów śmieciowych, umów o dzieło, które rzeczywiście było odzieraniem każdego pracownika z jego godności. No tak, i dzisiaj Grzegorz Schetyna próbuje wmówić Polakom, że jak dostaną wyższe pensje, to będzie dla nich gorzej. No, to jest absurdalne. To jest, to jak ktoś słucha tego, kto w, chce słuchać, w, ze zrozumieniem, a nie poddaje się tylko propagandzie, bo my mamy ten problem rzeczywiście, że dzisiaj ta propaganda obozu naszych przeciwników politycznych, która płynie z wielkiej stacji telewizyjnej, mam tutaj na myśli TVN czy z innych mediów, które wspierają opozycję. Ta propaganda jest tak duża, że wiele osób uwierzyło w to, że to, co my proponujemy, jest dla nich złe, a nie dobre, mimo że przynosi im konkretne korzyści. My musimy rzeczywiście to pokazywać, że tak nie jest. Natomiast będziemy również przypominać to, co się działo za rządów naszych poprzedników? Bo to trzeba mówić, oczywiście. Wszelkie posunięcia, które powodowały, że Polacy nie mogli doczekać się swoich praw. Ogromne pieniądze, które wypływały z budżetu państwa do mafii vat czy do innych przestępców, którzy grabili polski system podatkowy. Sam VAT 260 miliardów złotych. No, każdy może sobie policzyć, to nie jest bardzo skomplikowana matematyka, ile można byłoby wsparcia dla polskich rodzin z tych pieniędzy wypłacić, jeśli powiemy, że dzisiaj program 500 plus. Już w tej wersji rozszerzonej, którą wprowadziliśmy w tym roku, czyli od pierwszego dziecka, kosztuje rocznie 40 miliardów złotych, więc no 6,5 6 roku wsparcia rodzin w postaci 500, plus wyparowało z budżetu a właściwie nie wyparowało, tylko zostało ukradzione, przy albo bierności władzy, albo wręcz, ja stawiam tezę, przy współudziale. No bo jeśli chociażby premier Donald Tusk doprowadził do tego, że zlikwidowano w służbach specjalnych pion do walki z przestępczością gospodarczą, no to była to taka zachęta do tych przestępców gospodarczych właśnie, do tego można kraść, nikt was nie będzie ścigał, bo likwidujemy tą policję, która jest od tego. Czyli jednak Trybunał Stanu, panie znaczy, No jeśli... Ten Trybunał Stanu w ogóle w Polsce ma jakikolwiek sens, a nie ma być tylko dekoracyjną instytucją, która do niczego nie służy, no to już nie ma. Chyba sytuacji bardziej klarownej, w której rzeczywiście ci, którzy dopuścili do tej największej afery III Rzeczpospolitej po 1989 roku powinni przed nim stanąć. Donald Tusk Ewa Kopacz jako premierzy, kolejni ministrowie finansów Jacek Rostowski i pan Mateusz Szczurek, no to są ludzie bezpośrednio odpowiedzialni za to, że te grube miliardy, setki miliardów złotych, bo do tego trzeba dołożyć jeszcze akcyzę, zapaliło te cysterny wstydu, które dzisiaj jeżdżą po Polsce mają również Polakom uświadomić, że to są kolejne miliardy złotych, które nie wpłynęły do, do budżetu państwa. No ktoś konkretny za to odpowiada. To nie jest tak, że rządzenie Polską, rządzenie krajem to są tylko przywileje. To jest korzystanie z możliwości pławienia się we władzy. No to, to jest konkretna odpowiedzialność. I jeśli się tej odpowiedzialności nie udźwignęło, to trzeba stanąć przed Trybunałem Stanu. I do tego, panie premierze, dziwi bardzo krótka pamięć tych, którzy sterowali, kierowali naszym państwie. Myślę o byłym premierze Donaldu Tusku i o pani Ewie Kopacz. No oni w ogóle nie widzą nie tylko żadnej odpowiedzialności w, za to, co czego nie dokonali, albo co dokonali, bo przecież tu było również bardzo wiele błędnych decyzji, nie tylko zaniechania i dzisiaj próba rzeczywiście oskarżania nas za różnego rodzaju kwestie negatywne, które dźwigamy po tamtych ośmiu latach, no pokazuje, że jest próba takiego odwracania kota ogonem również, prawda? Czyli próba pokazywania, że zjawiska, które są wynikiem, efektem tamtych rządów, powstały dopiero za naszych, za naszych czasów, przez to ostatnie cztery lata. Dobrym Przykładem na to jest oskarżanie nas, dzisiejszego rządu prawa i sprawiedliwości o to, że sprowadzamy węgiel z zagranicy. To jest rzeczywiście już wyjątkowo przewrotne i to robią nie tylko politycy Platformy Obywatelskiej, ale również PSL-u, tego PSL-u, który przez 8 lat rządów PO-PSL odpowiadał za gospodarkę i za górnictwo. Przypomnijmy, Waldemar Pawlak, Janusz Piechociński to kolejni wicepremierzy Ministrowie Gospodarki, im podlegało górnictwo, to oni doprowadzili do upadku śląskich kopalń, oni doprowadzili do tego, że górnicy tracili pracę, kopalnie były zamykane do tego, że dzisiaj Polska z kraju, który eksportował węgiel, który stał na węglu, można powiedzieć, to była nasza chluba i jedna z tych głównych gałęzi naszej gospodarki, ten przemysł wydobywczy węglowy, jest dzisiaj krajem, który jest zmuszony sprowadzać węgiel, bo przecież mamy elektrownie, które pracują, mamy przemysł, który tego węgla potrzebuje. Nie jesteśmy w stanie z dnia na dzień zamknąć tych zakładów i powiedzieć nie sprowadzamy węgla, opieramy się tylko o ten węgiel, który mamy. Do tego doprowadzili politycy PSL-u przy również udziale pre z Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj oskarżają nas, że my sprowadzamy, sprowadzamy Węgiel. Ja przypomnę żeby nie być gołosłownym, jak ta polityka wyglądała. Była taka wicepremier. Dzisiaj już mało kto może ją pamięta, bo ona od kilku lat już jest w Brukseli razem z Donaldem Tuskiem. Właśnie kończy swoją kadencję jako komisarz europejski. Panie za ogromne Elżbieta. zasługi. Tak, ta, ta, właśnie, za ogromne zasługi. W, tutaj w Polsce nikt tych zasług, co prawda, nie jest w stanie wymienić, ale słyszeliśmy, jak była wspaniałym wicepremierem, wylądowała w Brukseli. Pani Elżbieta Mienkowska. I Pani Elżbieta Bieńkowska również raz wybrała się na e, kolację czy obiad do restauracji Sowa i przyjaciół spotkała się tam z, z szefem, e, ówczesnym szefem CBA, panem Wojtunikiem i jemu opowiadała o różnych złych rzeczach, które dzieją się w polskiej gospodarce i tak się zdarzyło, że podsumowała swoich kolegów z rządu, z PSL-u, którzy odpowiadali za górnictwo. Mówi, ci faceci nic nie robili, siedzieli, jedli, pili, lulki palili, a wszystko, przepraszam za cytat, pierdyknęło. E, tak rzeczywiście była, wyglądała ocena, Wicepremier rządu Donalda Tuska w stosunku do tego co działo się w polskim górnictwie też za to ktoś musi ponieść odpowiedzialność i tą sprawę również musimy do końca doprowadzić tych obszarów gdzie mamy do czynienia z, z działaniami skrajnie szkodliwymi dla Polski. Mieliśmy w tych ostatnich latach bardzo bardzo wiele i dlatego wracając do tego pierwszego pytania do tego co mówił prezes Jarosław Kaczyński, że ta pierwsza kadencja to takie właśnie bardziej pozycjonowanie się do tego abyśmy rzeczywiście Mogli powiedzieć, że Polska już jest na właściwym torze i tym torem już jedzie w sposób e, niezagrożony. Jeśli nam się uda te najbliższe wybory wygrać, no to będziemy mogli kontynuować rzeczywiście to porządkowanie Polski we wszystkich obszarach. E, po tej kadencji, która była takim stworzeniem sobie możliwości do tego, żeby dopiero tak naprawdę skutecznie te większe problemy rozwiązywać. A ja powrócę jeszcze do węgla, panie premierze. Polskie górnictwo, Polska stoi węglem, o tym mówiliśmy przed chwilą. Czy rzeczywiście polityka klimatyczna pod batutą Timmermansa daje nam bufor bezpieczeństwa w tej dziedzinie gospodarki dla Polski? Znaczy na pewno nie. Na pewno nie, ponieważ. W, no Polska polityka, polityka klimatyczna jest moim zdaniem traktowana jako taki bicz przeciwko Polsce. Prawda? również tak jak te inne polityki również, w, 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 które są niekorzystne dla, dla Polski również tutaj w tym przypadku tak to wygląda. Nasi partnerzy w Europie no działają tutaj w tym przypadku w sposób skrajnie ideologiczny, nie dostrzegając tego, że Europa. Jest Europą bardzo różną. To, to nie jest tak, że jest jeden model gospodarczy, jeden model rozwoju w Europie. Unia Europejska składa się z różnych krajów, z takich, które rzeczywiście nie mają gospodarki opartej na węglu i takich, które mają, jak Polska. I oczekiwanie dzisiaj, że Polska w bardzo szybkim tempie odejdzie od tego klasycznego dla siebie modelu gospodarczego, no jest oczekiwaniem całkowicie nierealistycznym. No, my nie jesteśmy w stanie w ciągu bardzo krótkiego czasu zamknąć naszych elektrowni węglowych, bo dzisiaj to jest nasze główne źródło energii, czy naszego przemysłu, który również potrzebuje, potrzebuje węgla. Nie dostrzega się również tego, że pomimo tego, o czym mówię, Polska bardzo mocno zredukowała emisję CO2 w, po 1989 roku. To był rzeczywiście skok w, ogromny, w, o tym mówił swojego czasu w czasie negocjacji pakietu klimatycznego pan, świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński, wskazywał na to, że trzeba patrzeć rzeczywiście na postępy w polityce klimatycznej, nie od lat dwutysięcznych tylko od 89 roku od tego momentu kiedy mogliśmy się już swobodny zgodnie z modelem europejskim sposób rozwijać. I naszym zadaniem w Unii Europejskiej dzisiaj będzie ten nasz punkt widzenia bardzo mocno stawiać. My to już robimy. To już w ciągu tych czterech lat robiliśmy. Nie powtarzamy błędów rządów Nalda Tuska, który no, zgadzał się niestety na tą politykę klimatyczną, która bardzo drogo nas w tej chwili kosztuje, bo to nie jest tak, że my jako kraj tylko musimy płacić za emisję. Za to płacą wszyscy Polacy. No, nam się udało jako rządowi, który w tej chwili rządzi, rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego, Zahamować wzrost cen energii, bo przecież nam groziły gigantyczne wzrosty energii. Nam, czyli każdemu Polakowi, każdemu, kto używa energii, używa każdy w domu, gigantyczne wzrosty cen energii. To nam się udało zahamować. W tej chwili również przyjęliśmy specjalny program, który dopłaca do. Większego, większych cen energii dużym przedsiębiorstwom, no bo chodzi o to również, żebyśmy nie spowodowali, że produkcja w Polsce będzie no, droga i będzie nieopłacalna, ponosimy koszty polityki, która jest efektem zaniedbań. A właściwie świadomych działań Donalda Tuska i jego rządu, kiedy nie byli w stanie wtedy przekonać, a nawet nie próbowali przekonać naszych partnerów w Unii Europejskiej, że Polska nie może być traktowana tak samo jak inne kraje europejskie, które zbudowały przez wiele dziesięcioleci inny model gospodarczy. Przez kolejne lata będziemy również w Europie skutecznie o tym mówić i będziemy te obostrzenia dotyczące polityki klimatycznej wygładzać. Panie premierze, mówiąc o zrównoważonym rozwoju naszej ojczyzny, ciężko nie podjąć tematu jakże ważnego dotyczącego przyszłości polskiego rolnictwa. Część Polaków zaangażowanych w rolnictwo Polska w dalszym ciągu kojarzona jest jako producent zdrowej żywności. Nie mieliśmy łatwo na progu wejścia akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zgodzono się wtedy na bardzo niesprawiedliwe dopłaty dla polskiego polskiego rolnika, później różnego rodzaju także etapy po wejściu Polski do Unii Europejskiej nie, było, nie były dla polskiego rolnika wcale łatwe. Dzisiaj dożynki z udziałem pana prezydenta wspalę różnego rodzaju uroczystości dożynkowe w różnych częściach Polski. W których pan premier także niejednokrotnie uczestniczył, i mamy szansę zdobycia funkcji unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Co w tym obszarze należy diametralnie zmienić to bardzo szybko, bo wiemy, że jest to także swoistego rodzaju koło zamachowe i przyszłość dla polskiego państwa. Rzeczywiście ten okres dożynkowy w ostatnich tygodniach bardzo służył temu, żeby tych rozmów o, o, o rolnictwie, o oczekiwaniu rolników odbyć bardzo wiele. Tydzień temu miałem okazję w Krasnobrodzie uczestniczyć w dożynkach diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Tam odbyłem bardzo wiele rozmów. No, w, Lubelszczyzna to jest w ogóle taki spichlerz Polski i można powiedzieć przez to spichlerz Europy. My zmieniliśmy jako rząd również całkowicie postrzeganie rolnictwa. Ja przypomnę, że nasi poprzednicy, aż od Leszka Balcerowicza, czyli od początku lat 90. ale to trwało praktycznie również w czasach rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz, postrzegali rolnictwo jako taki kamień u szyi Polski. Postrzegali, że to, że Polska jest krajem rolniczym, że ma rozwinięte rolnictwo, że wiele osób pracuje w rolnictwie, że to właściwie jest coś, co powoduje, że mamy Zahamowane, zahamowany rozwój, że Polska powinna stać się takim krajem, gdzie w rolnictwie będzie pracować zaledwie niewiele kilka procent społeczeństwa, że właściwie zlikwidujemy te to, co jest fundamentem polskiego rolnictwa, czyli rodzinne gospodarstwa. Te rodzinne gospodarstwa wielopokoleniowe z tradycją na rzecz jakichś wielkich latyfundiów w, 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 tak jak to rzeczywiście Stąd wygląda w rzeczywiście także, oczy, I to także warto wspomnieć, panie premierze, chociażby na wyprzedaż polskich gruntów, na metodę na tzw. Tak słupy. Oczywiście, bo to był było zgodne właśnie z tym poglądem, o którym powiedziałem przed chwilą. Znaczy, chciano właśnie spowodować, żeby w Polsce powstały wielkie latyfundia, najlepiej jeszcze, gdyby były własnością zagranicznych podmiotów. Takie latyfundia, które produkują w bardzo przemysłowy sposób, z ogromną ilością chemii, niezdrową żywność, żywność w, w, również w, tak powiem, z udziałem tych modyfikowanych, genetycznie modyfikowanych zbóż, czy, czy, czy również hodowli. W my to diametralnie zmieniliśmy. My uznaliśmy 4 lata temu, że polskie rolnictwo jest ogromną szansą rozwojową dla, dla Polski. Premier Mateusz Morawiecki swojego czasu sformułował taki pogląd, że nie ma silnej polskiej gospodarki bez silnego rolnictwa. Rzeczywiście tak uważamy. To nie jest tylko hasło. To jest nasze wskazanie do tego, że chcemy uczynić z rolnictwa nasz atut w Europie. Bo możemy być tutaj atutem. Może, może to być atutem. I to jest to polskie rolnictwo atutem, bo my mamy unikalną właśnie produkcję Produkcję rolną, taką produkcję ekologiczną bez udziału GMO, bez takiego znaczącego udziału środków chemicznych, bardzo w tradycyjne uprawy, bardzo tradycyjne Hodowlę. To może być nasz znak firmowy w Europie. I teraz mówimy bardzo wyraźnie również na te najbliższe cztery lata, że obok takiego podstawowego zadania, jakim jest zrównanie dopłat dla polskich rolników, chcemy również bardzo mocno inwestować w to rolnictwo ekologiczne, również poprzez promocję naszych produktów na rynkach europejskich i światowych. Tutaj wiem, że minister Ardanowski planuje kolejne akcje w tym zakresie, ale również poprzez rozszczelnienie tego rynku skupu i przetwórstwa, bo dzisiaj polscy rolnicy mają założone, założoną na szyję, można powiedzieć, pętlę w postaci przemysłu spożywczego, który został całkowicie wyprzedany w poprzednich latach, często, najczęściej na rzecz zagranicznych podmiotów. Te zagraniczne podmioty traktują dzisiaj polskie, polskie, Polskę, przepraszam, polskich rolników, polskie rolnictwo jako takie źródło szybkiego i łatwego dochodu. Przyjść tutaj, podyktować ceny, skupić te towary poniżej wartości produkcji, przetworzyć sprzęt, dać, dużo zarobić, natomiast nie martwić się o to, o to z czego będzie, będą żyli ci rolnicy, nie martwić się o to, jaka jest opłacalność tej, tej produkcji. Dlatego dzisiaj niezwykle ważny dzień, bo dzisiaj minister Ardanowski ogłosił, że właśnie zakończyły się prace nad tworzeniem polskiego holdingu spożywczego. Zapowiedzieliśmy to rok temu jako rząd, że będziemy chcieli stworzyć duży państwowy polski podmiot, który no, wejdzie na ten rynek skupu i przetwórstwa. Czyli spowoduje, że te wielkie firmy Firmy zagraniczne nie będą już mogły dyktować cen polskim rolnikom. My będziemy w stanie wpływać na to, jak te ceny wyglądają. Również będzie to wspomożone specjalną ustawą. Sejmową, która będzie również ustalała pewien poziom cen minimalnych, które można zapłacić, cen, które są powyżej kosztów produkcji, tak, żeby rolnik no, miał zapewniony nie tylko zwrot kosztów, ale też i zarobek, no bo praca polega na tym, dobra, dobra praca powinna być dobrze e, również e, opłacana. Więc mamy tutaj rzeczywiście dobrą perspektywę i do tego, jak dołożymy rzecz dla nas naprawdę niebagatelną, czyli to, iż Polska w tym nowym rozdaniu w Komisji Europejskiej otrzymała do obsadzenia przez polskiego kandydata resort, czyli ten komisariat do spraw rolnictwa, dla nas niezwykle ważny, no bo rzeczywiście, tak jak wiemy wszyscy, rolnictwo jest tą ważnym komponentem polskiej gospodarki i jeśli, mam nadzieję, doprowadzimy ten proces do końca, że tym komisarzem zostanie Janusz Wojciechowski, czyli człowiek, który no, na temat rolnictwa, wsi, produkcji rolnej wie wszystko i wie, jakie są potrzeby polskich rolników, to będziemy mieli skuteczne narzędzie do tego, żeby o tych prawach polskich rolników i o tych sprawach polskiego rolnictwa w Unii Europejskiej decydować nie tylko być tak jak dotychczas przedmiotem decyzji, nie tylko przyjmować to, co ustalają inni, ale to my dzisiaj będziemy decydować w Unii Europejskiej o tym, jak będzie wyglądała polityka rolna i to my również doprowadzimy dzięki tym, temu osiągnięciu, doprowadzimy do tego, że będziemy mogli wyrównać dla polskich rolników dopłaty do tego poziomu europejskiego, bo to, do czego dopuścili się nasi konkurenci dzisiaj, a nasi poprzednicy na rządzeniu. A tutaj konkretnie politycy PSL, którzy odpowiadali za te negocjacje dotyczące wysokości dopłat dla rolników, to jest coś karygodnego polscy rolnicy zamiast mieć wsparcie, bo rzeczywiście musieli startować z innego poziomu niż ci rolnicy zachodnioeuropejscy. Czyli zamiast dostać rzeczywiście te dopłaty co najmniej na takim samym poziomie, jak ci na zachodzie, dostali je o wiele, wiele niższe. No cóż to ma wspólnego z, z konkurencyjnością, równością podmiotów w Unii Europejskiej. To, że się zgodzono na taki model, to jest rzeczywiście zbrodnia na polskim rolnictwie. To, co zrobili politycy PSL-u. My dzisiaj stoimy przed ogromną szansą, żeby te dopłaty wyrównać i to zrobimy. To jest nasze zobowiązanie na te kolejne 4 lata. Panie premierze, w dniu wczorajszym ogłosiliście Państwo program Prawa i Sprawiedliwości na wybory, polski model państwa dobrobytu. W tym programie m.in. o polityce społecznej, ochronie zdrowia, edukacji, ochronie środowiska i polityce, polityce zagranicznej. Dzisiaj kandydatka na premiera Koalicji Europejskiej, pani Małgorzata Kidawa-Błońska, bije na alarm, że państwo chcecie parlamentarzystom, posłom i senatorom zabierać immunitet poselski, parlamentarny, także sędziom, a co więcej, chcecie wpływać także na dziennikarzy. No, znowu ta polityka strachu, o której mówiłem przed chwilą, w, w, a tak naprawdę chodzi o, o coś zupełnie innego. Chodzi mianowicie o to, żeby do, doprowadzić do tego, żeby immunitet Parlamentarny, ale również immunitet sędziów, prokuratorów był używany w takim celu, dla którego został stworzony. Dzisiaj mamy do czynienia z patologią w zakresie immunitetów, bo dzisiaj immunitet służy temu, żeby chronić. Parlamentarzystów, ale również właśnie sędziów czy prokuratorów przed odpowiedzialnością za czyny natury kryminalnej, których się oni dopuścili. Sama istota immunitetu polega na tym, że on ma chronić osoby zaangażowane w działalność publiczną przed prześladowaniami z tytułu tej właśnie działalności. Czyli nie można ścigać posła za to, co mówi, albo za jaką ustawą głosuje w parlamencie, nie można ścigać sędziego dlatego, że wydał taki, a nie inny wyrok, albo prokuratora za to, że oskarżył przestępcę, który być może miał możnych protektorów i którzy chcieliby się na tym prokuratorze za to zemścić. Ale sędzia, który idzie do supermarketu i kradnie chyba części do wiertarki, tak jak jeden z sędziów, żeby użyć konkretnego przykładu. Albo taki, który kradnie starszej pani w sklepie 50 zł, będąc sędzią. I chowają się za immunitety i mówią, nie można nas ukarać, bo my mamy immunitet. No to to jest cała patologia tej Polski po 89 roku w pigułce. To samo dotyczy Parlamentarzystów, chronionych e, przez swoich kolegów w głosowaniach e, nad odebraniem immunitetu, wtedy kiedy dopuścili się przestępstw natury kryminalnej. W tych przypadkach my chcemy ten e, immunitet rzeczywiście znieść chcemy go zostawić tam, gdzie powinien odgrywać swoją rolę w dalszym ciągu, czyli w sprawach wykonywania mandatu czy wykonywania misji sędziego czy prokuratora. Natomiast ja nie sądzę, żeby ktokolwiek w Polsce chciał, żeby były wyjęte spod prawa karnego osoby, które dopuszczają się przestępstw i które w, mogą czuć się bezkarne, mogą uważać, że są lepsi od pozostałych obywateli. Zrobimy to. Mimo tego, że pani Kidawa-Błońska będzie krzyczeć, będzie, będzie protestować. No ja to rozumiem, bo dowiedzieliśmy się w ostatnim czasie, że w szeregach partii pani Kidawy-Błońska Pana Schetyny tak naprawdę, bo Pani Kidawa jest przecież, wiemy dokładnie, tylko i wyłącznie taką wystawioną na pierwszą linię osoby, która ma przykryć Grzegorza Schetynę jako lidera, że w tej partii naprawdę jest wielu polityków, którzy mają problemy z prawem. Żeby wspomnieć szefa klubu Platformy, Pana Sławomira Neumana, który ma poważne zarzuty w tej chwili prokuratorskie za swoją działalność na stanowisku ministra zdrowia, gdzie... Naciskał na to, aby zawierać kontrakty z jedną prywatną kliniką, która zarobiła na, to, na tym rzeczywiście wiele milionów złotych w sposób niezgodny z prawem, czy też w ostatnim czasie, jak się dowiedzieliśmy, za publiczne pieniądze kupował prezenty albo w innego rodzaju luksusowe towary, jak perfumy czy, czy, czy bieliznę. Następny z rzędu, pan Brejza zorganizował za publiczne pieniądze w całą grupę, która walczyła w internecie z tym hejtem, ze swoimi przeciwnikami, opłacając ich z kasy inowrocławskiego magistratu. I gdzie się nie dotkniemy takie sprawy? No więc akurat mnie nie dziwi, że akurat oni są przeciwko temu, żeby nie było immunitetu parlamentarnego. Inna sprawa dziennikarze. Tutaj rzeczywiście musimy też w tej sprawie coś zrobić, ponieważ no, my jak obserwujemy to co dzieje się w sferze mediów, no to Polska jest krajem dzisiaj, gdzie rzetelność dziennikarska w wielu przypadkach stanęła pod bardzo poważnym znakiem zapytania. Dzisiaj są całe ogromne redakcje, które właściwie trudnią się tylko i wyłącznie produkowaniem tak zwanych fake newsów, czyli produkowaniem fałszywych informacji, zaangażowane niezwykle mocno w kampanie wyborcze w partii politycznych, robią wszystko żeby wy, wykorzystać swoje możliwości wpływania na obywateli, żeby tak, a nie inaczej przekazać fałszywe informacje albo fałszywie odmalować przeciwników politycznych i na to się godzić nie można. No, zawód dziennikarza jest zawodem misyjnym. Dziennikarz, który ma ogromną władzę, bo kształtuje opinię publiczną. Powoduje, że ludzie podejmują bardzo ważne decyzje, również te wyborcze musi zachowywać się w, w sposób taki, który nie budziłby żadnych wątpliwości, w sposób etyczny. Musi mówić prawdę chociażby. No to jest, myślę, coś, z czym się wszyscy e, zgodzimy. W, nie może, może, musi dochować rzetelności. E, musi być bezstronny w, w przekazywaniu e, informacji. Ja się znowu nie dziwię e, politykom Platformy Obywatelskiej, że im się to bardzo nie podoba, bo rzeczywiście stracą jeden z ostatnich atutów, prawda? czyli p, p, ludzi, którzy nazywają się dziennikarzami, ale de facto żadnymi dziennikarzami nie są, tylko są propagandistami e, Platformy Obywatelskiej. I takim ludziom rzeczywiście powinno być trudniej. No, musimy utworzyć Samorząd e, Dziennikarski, to jest nasza propozycja. Przecież nie chcemy administracyjnie kogokolwiek z zawodu dziennikarskiego usuwać. To, e, to nie tędy droga. Chcemy stworzyć pewne mechanizmy w samym środowisku dziennikarskim, e, żeby tacy dziennikarze, którzy no, nie rozumieją, na czym ta misja polega, e, byli przez samo środowisko usuwani z tego środowiska albo dyscyplinowani. E, I to na pewno zrobimy, bo media to jest niezwykle ważna władza w państwie demokratycznym. I nie, my, nie możemy pozwolić, żeby w, dzisiaj media były wykorzystywane w, w niecnych celach.

Panie premierze, wrócę jeszcze do zamiany liderów w Koalicji Obywatelskiej, bo to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Jak opinia publiczna mogła się dowiedzieć, to właśnie zlecone badanie jakiejś PR-owskiej firmie. pr firma zdecydowała, że jednak wizerunek Grzegorza Schetyny jest obciążający dla całego obozu politycznego no, zlepku de facto różnego rodzaju frakcji, które pojawiły się w Koalicji Europejskiej, no i dokonało się fikumiku. Pani Kidawa-Błońska, na jedynkę do Warszawy pan Grzegorz Schetyna do Wrocławia mamy nowy wizerunek, ale de facto mamy to samo. Czy znaczy to jest jedno wielkie oszustwo? No niestety Platforma Obywatelska nie potrafi uprawiać innej polityki. Zawsze to jest polityka oszustw, tak jak w przypadku programów wyborczych, które dzisiaj już właściwie... Programy wyborcze Platformy nikogo nie interesują, bo w praktycznie cokolwiek zostanie obiecane, na pewno nie zostanie wykonane. To już wiemy z wszystkich poprzednich kadencji, kiedy obiecywano jedno, a potem albo nie robiono tego, co obiecano, albo robiono kompletnie odwrotnie, tak jak z, chociażby z podniesieniem wieku emerytalnego. Przypomnijmy sobie, twardo mówił i Donald Tusk, i Bronisław Komorowski, wtedy przecież prezydent Rzeczypospolitej, zapewniał, że żadnego podniesienia wieku emerytalnego nie będzie. A jak tylko zdobyli władzę, zrobili odwrotnie. I tak samo jest z panią Kidawą Błońską. No, w, słusznie tutaj ojciec przypomniał, bo to następstwo jest wiele znaczące, że najpierw w mediach pojawiła się informacja, że oto Platforma i Grzegorz Schetyna wynajęli zagraniczną firmę izraelską, do tego, żeby taką firmę, która miała duże doświadczenie i duże osiągnięcia, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczej różnych partii, ta firma tutaj w, zaczęła swoje, swoje prace. No i pierwsze, co powiedziała Platformie, słuchajcie, z takim liderem, jak Grzegor Schetyna, to Wy nigdy żadnych wyborów nie wygracie. Pierwsze, co musicie zrobić, to schować schetynę, wystawić kogoś innego, bo schetyna drażni i denerwuje nawet Waszych wyborców, a co dopiero mówić jakichś niezdecydowanych czy takich, których chcielibyście przyciągnąć. Minęło dwa czy trzy dni, i okazuje się, że to, co firma powiedziała, zostało zrobione. Nagle oto. Ni stąd, ni zowąd. Na, zamiana Grzegorz Schetyna do Wrocławia, Małgorzata Kida Bońska z Wrocławia do Warszawy. Jest nowa liderka. Tylko nikt chyba nie wierzy w to, że gdyby nawet Platforma wygrała wybory, to Małgorzata Kida Bońska zostanie premierem. No, Grzegorz Schetyna jest znany z tego, że jest człowiekiem chorym na władzę, że zawsze dążył do tego, żeby być tym pierwszym, zawsze dążył, żeby być liderem. I na pewno nie jest dzisiaj człowiekiem, który chciałby zrezygnować z bycia. Premierem. Pani Małgorzata kidawa błońska ma do odegrania pewną rolę. Pytanie, co jest świadoma tej roli, czy być może uwierzyła, że ma rzeczywiście szansę zostać prawdziwą liderką. Nawet słyszałem, że przebąkuje, że chce kandydować na szefową Platformy Obywatelskiej, więc widzę, że chyba uwierzyła w to, że staje się prawdziwym liderem tego ugrupowania. I myślę, że dobrze by było, żeby Polacy jednak 19, 13 października tak zdecydowali, żeby pani Kidawie-Bońskiej tego wielkiego rozczarowania oszczędzić żeby nie było tej kwestii, że, że będzie musiała się przekonać, że Grzegorz Katen ją wykorzystał, bo platforma nie będzie miała po prostu żadnej szansy wskazywać kandydata na premiera i to by było chyba w tym przypadku najlepsze. Mistyfikacja, która niczym... ma służyć tylko i wyłącznie oszukaniu wyborców, a to, że sama chyba pani Kidawa Błońska była zaskoczona, to widać, jak była pogubiona w tych pierwszych godzinach dnia chociażby na konwencji programowej, kiedy nawet nie mogła znaleźć programu, który miała ogłaszać. Wszystko to wygląda dosyć zabawnie. No, I... Na swojej szóstki też nie zna, więc. Też nie zna. No, ale ojcze, szanowni państwo, no, to pokazuje, jak oni podchodzą do swojego programu. No, po co przywiązywać się czy uczyć się swoich punktów programowych, których i tak się nie ma zamiaru wykonać, prawda? Ten program nawet dla samych tych, którzy go ogłaszają, nie ma żadnego znaczenia, bo jest tylko i wyłącznie hasłem propagandowym, bez żadnych konsekwencji, bez żadnych konsekwencji później. Ja muszę powiedzieć tak, no wszystko to mogłoby śmieszyć i pewnie wielu z nas śmieszy, gdyby jednak nie w to, że my mówimy tutaj o sprawach niezwykle poważnych. No to polityka to nie jest kabaret, no polityka to jest decydowanie o losach milionów ludzi, to jest decydowanie o tym, jak będą żyli Polacy przez kolejne lata, a nawet dziesięciolecia, bo ja naprawdę uważam, że te wybory będą decydowały o modelu rozwoju Polski nie na kolejne cztery lata, ale naprawdę na wiele dziesięcioleci, czy pójdziemy w stronę państwa, takie, które już znamy, takiego państwa, które zostawia ogromną część swoich obywateli bez żadnego wsparcia. Wycofuje się z tych wszystkich dziedzin życia e, tak ważnych dla, w, dla Polaków, jak nie tylko sprawy społeczne, nie tylko zasobność, ale chociażby bezpieczeństwo. Przecież to, co robiono z wyprowadzaniem posterunków policji z tej Polski lokalnej, z pozbawianiem Polaków dostępu do cywilizacji w postaci chociażby połączeń autobusowych, lokalnych, lokalnej komunikacji. Tych obszarów było bardzo wiele. Czy Armia w rozkładzie. Panie Armia panie. w rozkładzie. No, tak naprawdę państwo, które było państwem w zaniku, bo przecież to było państwo, które miało władzę, miało rząd, miało teoretycznie wszystkie narzędzia do tego, żeby być skutecznym, ale na własne życzenie to państwo skutecznym nie było. A dzisiaj słyszymy jeszcze jeszcze bardziej groźne pomysły. Mamy pomysły jakieś federalizacji Polski, zrobienie z Polski właściwie federacji regionów, gdzie władza rządowa ograniczy się tylko i wyłącznie do bycia w ministerstwach w Warszawie, likwidacja chociażby urzędów wojewódzkich, likwidacja administracji rządowej w terenie, inspekcji, oddanie właściwie całej władzy samorządom, spowodowanie, że w wymiarze wojewódzkim to samorząd będzie decydował o wszystkim. W Państwo, które no, będzie mogło w każdej sprawie rozkładać ręce i mówić, my nie mamy kompetencji. Jeśli obywatele będą oczekiwać jakiegoś, jakichś działań ze strony rządu, rząd będzie rozkładał ręce i będzie mówił, to nie nasza sprawa, idźcie do samorządowców prawda, i tam z nimi próbujcie cokolwiek załatwiać. No, czy taka Polska będzie w przyszłości? Czy będzie Polska, która się będzie szybko rozwijać? I, i czy będzie tą polską dobrobytu, o której mówimy? Bo my chcemy, żeby Polacy zaznali wreszcie te, po kilkudziesięcioleciach od obalenia komunizmu, zaznali tego, co społeczeństwa zachodniej Europy zaznawały w latach 50., -tych, 60. -tych. My po 50 latach od tego boomu gospodarczego i od tego szybkiego wzrostu życia w Europie Zachodniej, chcielibyśmy tego samego w Polsce. Polacy tutaj się niczym nie różnią od Francuzów, Niemców, Hiszpanów. Też chcą żyć na wysokim poziomie i my to Polakom chcemy zapewnić. I teraz będziemy o tym decydować. Jeśli mamy rzeczywiście taki wybór, gdzie z jednej strony są politycy poważni, Mówię tutaj o politykach prawa i sprawiedliwości, którzy mają program, mają plan. Pokazali przez te cztery lata, że potrafią ten program realizować, że są wiarygodni, że potrafią zarządzać gospodarką, bo przecież przez wiele lat wmawiano Polakom, że Prawo i Sprawiedliwość to partia dyletantów ekonomicznych, a na gospodarce to się zna platforma. My pokazaliśmy przez te cztery lata, że to my potrafimy dbać o finanse, o gospodarkę, o wysoki rozwój. Zlikwidowaliśmy bezrobocie, a co było za naszych poprzedników? Wszędzie Polska miała z tym problemy. Więc. Z jednej strony mamy polityków poważnych, a z drugiej strony, przepraszam, mamy cyrkowców, prawda? Mamy ludzi, którzy próbują robić sztuczki, zamiany, przebieranki, podrzucają codziennie jakieś inne pomysły, kolportują fałszywe informacje, straszą Polaków. No, de facto nie, da, nie ma tego wyboru. Nie ma tego wyboru, który jest w każdym demokratycznym państwie istotą demokracji, że wybiera się pomiędzy politykami poważnymi i poważnymi, pomiędzy programami, które są inne, ale które czemuś mają służyć i są przede wszystkim rzetelne i wiarygodne. Polacy właściwie takiego rzetelnego wyboru zostali pozbawieni. Natomiast jestem absolutnie przekonany, że gdyby nie propaganda, która leje się rzeczywiście dzisiaj z bardzo wielu mediów, szczególnie tych mediów komercyjnych, to Platforma nie byłaby w stanie utrzymać nawet tego wyniku, który dzisiaj ma powyżej 20%, bo wtedy nagość i brak jakiegokolwiek idei i programu tego ugrupowania byłaby dla Polaków jeszcze bardziej widoczna. Gościem dzisiejszych rozmów, nie do wkończonych jest wiceprezes Rady Ministrów pan premier Jacek Sasin. Zapraszam Państwa także do telefonicznego kontaktu razem z nami. Przypominam numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011 <laughs> Polska Południowa 56 657 0012 Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. 48. Bardzo proszę, telewizja trwa. Halo? Szczęść Boże, ojcze redaktorze. Szczęść Boże. Kogo witamy? Janusz z, z, z Niemiec. Bardzo proszę, panie Januszu. Szczęść Boże, panie premierze. Szczęść ja Boże. mam takie pytania. Mianowicie chciałem zapytać po, po pierwsze, dlaczego zostały zlikwidowane forma wyborów korespondencyjnych za granicą. Drugie pytanie. Y y y jaka procedura jest stawienia przed Trybunałem Stanu? Czy to musi Sejm podjąć jakąś uchwałę? Teraz trzecie pytanie. Pan się tam na pewno orientuje świetnie. Jeżeli chodzi o tą katastrofę w Warszawie, podobno jakaś firma wzięła 4 miliardy i następnie znikła. Czy to znowu jakaś afera typu nie ma winnych. Jeszcze jedno pytanie ostatnie. Co z Białowieżą, ponieważ jak słyszę, pan były minister Jan Szyszko mówi, że w wyroku Trybunału Sprawiedliwości wcale nie było, że należy wycinać sanitarnie drzewa, tak jak to robią Niemcy, czy to zostało źle zrozumiane, czy rząd się przestraszył, czy to w drugiej kadencji będzie podjęte? Tyle. Bardzo dziękujemy panie Januszu, a zatem wybory drogą korespondencyjną, Trybunał Stanu, e, oczywiście Czajka i także Puszcza Białowieska, pani premierze. Więc e, po kolei, w takim razie jeśli chodzi o wybory korespondencyjne, to pro, my mamy problem taki, że my musimy zapewnić w 100% procentach rzetelność wyborów i tam, gdzie nie jesteśmy w stanie dzisiaj stwierdzić, że... W, te tajność i właściwość wyboru, i to, że mamy pewność, że głosuje ten, kto głosuje i na pewno w taki sposób, w jaki chciałby zagłosować, i ten głos zostanie właściwie policzony, to tam musimy rzeczywiście na razie z takich form rezygnować albo je ograniczać. Na rzecz rzeczywiście tej najbardziej klasycznej możliwości zagłosowania w lokalu wyborczym. My robimy dzisiaj wszystko, nasze służby, również dyplomatyczne, żeby wszyscy Polacy za granicą mogli zagłosować i zagłosować blisko siebie. I dlatego chcemy tworzyć rzeczywiście dużo więcej również komisji wyborczej tam, gdzie Polacy Polacy są. w Myślę, że pan, który do nas dzwonił, nie będzie miał żadnego problemu, żeby w najbliższym miejscu swojego miejsca zamieszkania taki lokal znaleźć i zagłosować. Natomiast oczywiście będziemy również wracać do tych form, również formy elektronicznego głosowania, bo przecież takie możliwości również są, w, żeby je rozszerzać i żeby dawać Polakom jak największy dostęp do możliwości oddania głosu, bo to na tym zależy, żeby jak najwięcej osób Głosowało. I wspomnijmy, że Polacy mieszkający za granicą głosują na listę warszawską. Tak jest. Fajnie głosują jest. na listę warszawską, na posłów z Warszawy i na senatora, który jest w tej centralnej części Warszawy, wbieranej w centralnych dzielnicach. Zależy nam, żeby tych głosów Polaków za granicę było jak najwięcej, bo często tak to wygląda, że za granicą Polacy głosują w dużo chętniej na Prawo i Sprawiedliwość niż Polacy tutaj głosujący w Polsce. Jak widać pewnie z oddali lepiej widać rzeczywiście jak wygląda ta sytuacja w Polsce. Rzeczywiście nie zniekształcona właśnie przez tą propagandę, propagandę medialną. Drugie Pytanie dotyczyło Trybunału stanu. Trybunału stanu. Tak, no rzeczywiście to jest opisana procedura. To Sejm decyduje bez względu, większością głosów, żeby kto przed tym trybunałem stanu stanie. No i oczywiście jest kwestia głosowania już po wyborach, bo w tej chwili już żadnego posiedzenia Sejmu przed wyborami nie będzie. Wniosek został sformułowany odnośnie, mówiliśmy o tym w pierwszej części, został odnośnie premierów i ministrów finansów odpowiedzialnych za ogromną aferę VAT-owską, 260 miliardów złotych, które wypłynęły z budżetu. Ten wniosek został sformułowany przez Komisję Śledczą, która w tej sprawie działa w tej kadencji Sejmu i nowy Sejm będzie się tym wnioskiem zajmował. Od wyniku wyboru zależy, czy ten wniosek zostanie pozytywnie zrealizowany, czy też nie. No, jeśli Prawo i Sprawiedliwość będzie miało odpowiednią większość, to jest większość taka, jak przy wecie prezydenta, czyli trzy piąte. Wtedy będziemy w stanie również ten wniosek pozytywnie przyjąć i Trybunał Stanu będzie mógł rozpatrzeć tę sprawę, co przecież jeszcze nie jest jednoznaczne z wyrokiem, ale będzie mógł rzeczywiście sprawę tych osób rozpatrzeć. Kolejna sprawa... Oczyszczalnia, tutaj, oczyszczalnia czajka. czajka. To jest skandaliczna sytuacja, co się wydarzyło w Warszawie. Rzeczywiście wygląda to dzisiaj na pierwszy rzut oka, bo my w, jako rząd w tej chwili głównie się skupiliśmy na tym, żeby zahamować tą e, katastrofę ekologiczną, która e, w, wydarzyła się w Warszawie. Te w, w, ogromne ilości nieczystości, które wlewały się codziennie do Wisły. E, I co, jak wszystko na to wskazuje, gdyby rzeczywiście samorząd miał się uporać z, z tą sprawą, to dalej by się e, wlewały, Bo widać było kompletną bezradność ze strony prezydenta trzaskowskiego. No i, i przekaz do społeczeństwa, Warszawy. że to jest drobna awaria. Panie tak, Premierze. znaczy no w ogóle najpierw próba ukrycia tej awarii, bo przecież najpierw nikt, nikt się nie dowiedział również właściwe służby o tym, że jest ta awaria. Potem kiedy nie dało się już tego ukryć, było, były dąsy, było pobrzękiwanie szabelką i mówienie, że nie chce, nie chce władza Warszawy, władze Warszawy nie chcą żadnej pomocy ze strony rządu. Pan Trzaskowski mówił, że nie. Życzy sobie, żeby wojsko się tą sprawą zajmowało, aż wreszcie okazało się, że bez pomocy rządu i bez wojska nic się zrobić nie da i pan Trzaskowski musiał się tutaj zgodzić również na tego typu działanie. I do czego jeszcze że wojsku... pani, pani Dulkiewicz wspierająca pana pan... Trzaskowskiego, która mówiła, że to jest kampania polityczna. Tak jest i samorządowcy z Platformy, no, szczególnie byłem zdziwiony w występie, występami prezydenta Płocka, który, no Płock był tym pierwszym miastem właściwie narażonym, na, i mieszkańcy Płocka, pierwszym miastem narażonym na straty z powodu tego, co się wydarzyło w Warszawie i ten prezydent Płocka, który wmawiał mieszkańcom, że właściwie nic się nie stało i woda w Wiśle jest tak samo i będzie tak samo czysta, jak była przed tą przed tą awarią. No widać, że Politycy Platformy Obywatelskiej, samorządowi politycy, pani Dulkiewicz wspomniana przez redaktora również, dla nich ważniejsze było wspieranie swojego kolegi z Platformy Obywatelskiej, czyli pana Trzaskowskiego w Warszawie, niż życie, zdrowie i bezpieczeństwo własnych mieszkańców. No to też pokazuje, jaka jest moralna postawa tych, tych państwa i co dla nich jest rzeczywiście ważne. I teraz Jednocześnie z tą akcją, o której mówię, prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie, kto zawinił? Dlaczego tak się stało? Bo faktycznie na pierwszy oka wygląda to tak, jak powiedział opowiedział nasz słuchacz. Firma, która zrobiła te urządzenia w byle jak bardzo drogo, a następnie po zainkasowaniu pieniędzy na fakturę, którą wystawiła, zniknęła. Czyli wszystko to wygląda rzeczywiście niezwykle podejrzanie. Zresztą to nie jest pierwszy tego typu przypadek w samorządzie warszawskim, który przepłaca za wszystko, za co można. To są ogromne pieniądze, które płyną do różnego rodzaju firm, podmiotów za często rzeczy, które nie wiadomo komu mają służyć. No, bulwersowała warszawiaków niedawno sprawa e, tak zwanej strefy, luksu, strefy relaksu przepraszam, na e, placu bankowym, gdzie za ogromne miliony złoty rozłożono palety. Rozłożono palety drewniane. tak, Drewniane palety, na których warszawiacy mieli wypoczywać. To jest niestety stały element władzy Platformy Obywatelskiej w Warszawie i mam nadzieję, że prokuratura tą sprawę dogłębnie wyjaśni. Czekamy na to, bo rzeczywiście tego typu sytuacje nie mogą pozostawać bezkarne. Ktoś powinien za to również odpowiedzieć. A przypomnę, że te rzeczy działy się. Mówię tutaj o Czajce i o tym właśnie w niewłaściwym wykonaniu tego rurociągu odprowadzającego nieczystości za czasów rządów Hanny gronkiewicz walcy w również prominentnej polityk Platformy Obywatelskiej. Jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, no to oczywiście od początku. Działania ministra Szyszki, pana ministra Szyszki, Ministerstwa Środowiska, były nastawione na ratowanie puszczy. Przecież nikt o zdrowych zmysłach nie chciał zniszczyć tego unikalnego, unikalnego obszaru leśnego, unikalnego w skali europejskiej, a może i, i światowej. Pan minister Szyszko robił wszystko rzeczywiście, żeby Puszcze ratować, natomiast mieliśmy do czynienia ze zmasowaną kampanią pseudoekologów, którzy są ekologami tylko w pewnych sprawach. bo w w sprawach, o których mówiliśmy przed chwilą, nieczystości warszawskich ekologów nie widać. Nie widać, żeby się przykuwali tam do tych urządzeń w czajce i protestowali przeciwko temu, co dzieje się dzisiaj z Wisłą. Wtedy byli bardzo, bardzo aktywni, wstrzymywali te, te prace. My jesteśmy oczywiście absolutnie zdeterminowani, żeby chronić puszczę I jeśli jest taka potrzeba, odpowiednie służby nad tym czuwają, żeby zahamować rozwój kornika również przez wycięcia drzew, to będziemy to również kontynuować, bo w, no, nie możemy się zgodzić na to, żeby ten unikalny, jak powiedziałem, system leśny, obszar leśny został zniszczony i zdziesiątkowany z przyczyn ideologicznych, z, przy, z takich przyczyn, że są ludzie, którzy uważają, że lepiej, żeby coś zostało zniszczone, niż żeby człowiek próbował ratować. I w, tutaj również nowy minister nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Bardzo proszę, telewizja Tram, rozmowy niedokończone, bardzo proszę, halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze kogo witamy? Witam ojca Piotra, a tu też pana prezesa, ministra, a tu też Piotr Fromborka. Bardzo proszę, panie Piotrze. No, ja to jestem z tego programu tak bardzo zadowolony. Naprawdę modlę się. Wczoraj podwyższenie krzyża, to żeby być, modliliśmy się. No i zawsze, bo już prawie 40 lat tak mówię szczerze, walczę z komuną, ja znam i sądy, bo krzyż w szkole powiesiłem w 81 roku we Eframborku przed stanem wojennym, później stan wojenny. Zwalniany bym, to znam jakie sądy, w Braniewie miałem, to sędzina, tak powiem o sądach, to Kaźmierska kazała mi się odwoływać nawet do Jaruzelskiego, ale ja jestem taki, że do Gdyni się odwołałem, artykuł wyszedł, dwa razy gdy nie miałem i sprawę wygrałem, powiedziałem prawdę, bo zawsze jestem prawdomówny I z tego programu tak bardzo się cieszę. Modlę się i myślę, że kochani Polacy, wszyscy musimy stanąć w jednym je szeregu, bo to naprawdę go Polska zginie. Mój tatuś w 20 roku z Sowietami walczył na czele z Piłsudskim, a ja prawie 40 lat z Komuną. Sześcioro dzieci wychowałem i, piszą i magister magisteri, inżyniery, kierowcy i głosują tak jak ja, bo, bo wiedzą co jest dobre, a co złe. No i jak tutaj ten program, bo opozycja, moim zdaniem opozycja musi być, ale wszystko nalagują, to są zdrajcy ojczyzny, gnębiciele, nawet mierzeje to przekopać dawa Błońska, bo to natura stworzy, a, a natura stworzy, a in vitro dla dzieci nie tego, zabije, no nie daj Boże, to się, no śledzę to, bo jestem i, i kochani i Polacy, oglądajcie dobre media, bo to najgorzej jak się oglądają kiedyś, jak był Urban, to ja nazywaliśmy ogłupiacza się ludzie na górę oglądali i w to wierzyli. A teraz też są media nurtu polskojęzyczny. Także, panie ministrze, ja pozdrawiam pana i wszystkich chłopców o was, bo Kaczyński, prezes Kaczyński to najlepszy polityk. To już ja mu powiedziałem kiedyś się dorabia, bo to naprawdę to jest to, jak wygramy go Polska z A cieszę tak, się, że... Pani, pani pani ten... Piotr... Panie Ale Piotrze, nie ostatnie zdanie już. No. Jeszcze ostatnie zdanie. Ostatnie. się z tego nie jestem mściwy. Każdemu przebacza mnie, ale że, że ten Trybunał Stanu, bo tak powinno być. 500 plus, ludzie mówią, jak podpisy zbieram, 500 plus mieszkanie plus, a dla, zdrawa, dla zdrajców, złodziei, sędziom niesprawiedliwych cela plus i oni się tej celi plus boją. Bardzo Myślałem. dziękuję, pani Piotrze. Szczęść Boże, pozdrawiamy Fromburg. No, pozdrawiamy no właśnie, także pani premierze, no ważne ważne. Część naszego społeczeństwa to rzeczywiście ci ludzie z solidarnościowego podziemia z opozycji, którzy no, mieli odwagę walczyć z reżimem komunistycznym. I po roku 89. Delikatnie mówiąc nie Znaczy ja myślę, że my właśnie jesteśmy też winni tym ludziom zbudowanie takiej Polski, o jakiej oni walczyli, bo nie mamy chyba żadnej wątpliwości, że ta Polska po 1989 roku no, nie poszła w takim kierunku, w jakiej oczekiwaliby ci ludzie, te, te, te masy, miliony ludzi, którzy zaangażowały się w działalność antykomunistyczną, w solidarność, bo solidarność to nie byli. Tylko jej liderzy. Nam się próbuje cały czas dzisiaj wmawiać, że Solidarność to był Lech Wałęsa i grupa jego kolegów. I to oni właściwie mają prawo dzisiaj dyktować i być tymi moralnymi autorytetami i dyktować, jaka ma być Polska, jak ta, w którym kierunku ta Polska ma, ma pójść. Nie byłoby Lecha Wałęsy, nie byłoby innych, gdyby właśnie nie tacy ludzie, jak przed chwilą nasz widz, który, który zadzwonił. To była ta prawdziwa. To prawdziwe koło zamachowe historii. Ta, ten, ta prawdziwa siła, która oboliła, obaliła komunizm nie tylko w Polsce, ale przecież komunizm jako system w, w Europie i w naszej części Europy. I my jesteśmy winni dzisiaj tym ludziom zrealizowanie ich oczekiwań. A przypomnijmy, ci ludzie oczekiwali w prawdziwej wolności, wolności słowa. W, w nieograniczonej niczym, na przykład poprawnością polityczną, bo dzisiaj mamy do czynienia z próbą narzucenia nam w ograniczenia wolności słowa, no, praktycznie tak jak w czasach komunistycznych. Prawda? Wtedy działał urząd cenzury i nie można było pewnych rzeczy mówić w przestrzeni publicznej, a dzisiaj jest poprawność polityczna, która jest bardziej skuteczna czasami niż ten urząd cenzury za, za komuny. I każdego, kto odważy się powiedzieć coś, co nie jest zgodne z tą w, polityczną poprawnością, to się mu zamyka usta, wyrzuca z, z pracy. Mieliśmy wiele takich przypadków w ostatnim czasie, chociażby w, ostatnio tutaj w Toruniu, taki profesor przypadek Nalaskowski. profesora Nalaskowskiego, ale również można powiedzieć, zwykłych, prostych ludzi, prawda? Chociażby tego pracownika Ikei, którego wyrzucono z pracy za to, że potępił homoseksualizm, prawda? Odwołał się do, zresztą do, zacytował Pismo Święte. Za, za cytat z Pisma Świętego stracił pracę. No, czy też drukarza, panie premierze? Czy drukarz właśnie, którego skazano a propos tego. Ktoś kiedyś mówił, że krytykował prawo i sprawiedliwość, że mówimy, że sądy są zideologizowane w Polsce, że kierują się ideologią. No, ten przykład, właśnie tego drukarza, pokazuje, że nawet, nawet sądy, a w, może w polskich warunkach to nawet nie nawet, ale również sądy ulegają właśnie tym ideologiom, które zakazują mówić ludziom tego, co czują i co chcą mówić. Więc wolność słowa, w, pierwszym, w pełnym tego słowa znaczeniu. O to musimy zadbać, to musimy obronić. My musimy obronić prawo do wyboru. To prawo do nieskrępowanego wyboru, a tu prawo do wyboru to nie jest tylko możliwość uczestniczenia w wyborach, ale to jest również wolna dyskusja. To jest również dostęp do informacji. Również to, o czym mówiliśmy o etosie dziennikarskim, że obywatele muszą mieć zapewnione to, iż dostają informacje Prawdziwą, informację bezstronną i sami mogą decydować, a nie dziennikarz im narzuca, jak mają głosować i co mają myśleć, bo jest na usługach tylko jednej partii. I wreszcie. No, prawo również do godnego życia w tym wymiarze materialnym, bo przecież to było również niezwykle ważne. No, ludzie walczyli o wolność, ale walczyli również o prawo do tego, żeby żyć godnie, żeby mieć jak zapewnić byt swoim rodzinom, swoim dzieciom i to również musimy zrealizować jeszcze w większym wymiarze niż dotychczas. Dlatego ten, w tym naszym programie na kolejne cztery lata zawarliśmy to w to hasło Polski jako państwa dobrobytu. Tak, chcemy zbudować w Polsce dobrobyt, chcemy, żeby... Obywatele, którzy ciężko pracują i ciężko pracowali przez wiele dziesięcioleci, poczuli, że ta praca przynosi efekty, że również w poziomie życia, że jak jedziemy do w krajów zachodniej Europy, to się nie wstydzimy, że oni żyją lepiej, a, a nas na pewne rzeczy nie stać. Że żebyśmy poczuli, że jesteśmy ta, takimi samymi ludźmi, że mamy takie same prawa. I my dzisiaj ten testament ludzi Solidarności i Solidarności chcemy zrealizować. I rzeczywiście, tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, ten 13 października to jest odpowiedź na pytanie, czy. Będziemy mogli zrealizować testament Solidarności i w, jako ruchu, jako związku, ale również ludzi, żywych ludzi, którzy e, oczekują na to, że wreszcie te postulaty zostaną zrealizowani? Czy będziemy tylko żyli w państwie, gdzie Solidarność będzie e, tylko taką przykrywką do tego, żeby realizować interesy pewnych grup, tak zwanych elit, chociaż one z elitami nie mają wiele wspólnego z rzeczywistymi elitami, a tak naprawdę są grupami interesów, które się świetnie urządziły w tej trzeciej Rzeczpospolitej, a te miliony osób to były były osoby, które przeszkadzały, prawda? Których, jeśli się domagały swoich praw, to przeszkadzały, a one miały tylko ciężko pracować na to, żeby tym właśnie elitom, w cudzysłowie, żyło się jak najlepiej, żeby mogli korzystać z pracy, z pracy innych. Dogadała się część rzeczywiście tej, tych przywódców Solidarności z tymi, którzy władzę oddali i miało się w Polsce nic przez całe dziesięciolecia nie zmienić. Ale zmienia się i mam nadzieję, że kolejne cztery lata zmieni się jeszcze bardziej. Bardzo proszę, telewizja, trwam, halo? Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziwimy. Teraz i zawsze? Dzwoni Bogdan z Hrubieszowskiego. Jak dozwoniłem się jakoś. Temat jest dobry: zrównoważenie, rozwój szans dla Polski. No jest na pewno jest poprawa, duża poprawa. Pochwalić trzeba. Zresztą my, Ściana Wschodnia, jak panowie wiedzą, głosujemy cały czas z zapisem. Jest poprawa, no i, i cóż, dużo mówić. Mam dwa takie tematy, dwa takie pytania, można powiedzieć. Pierwszy temat to jest taki odnoszę się do tych wypowiedzi Polska a Polska B Polska C i D no ja bym jeszcze może podał tą naszą chlubiszowczyznę jako Polska E, bo jest taka prawda jaka jest w ciągu najbliższych dwóch lat zazwyczaj trzech lat może czterech. tylko się likwidują na zakład. PKS osobowy, towarowy, osobowy, LHS nasz kochany wagonownia gdzie pracowałem 20+ ponad lat i teraz niedawno cukrownia Szczyżów w no ostatnia ta cukrownia to dosłownie kilkanaście może kilka tygodni temu bo sąsiad do mnie przychodzi prowadzę taki mały warsztat ślusarski bo jestem na emeryturze kolejowej i dużo ludzi do mnie przychodzi właśnie tych naszych rolników i mówią że widzisz Bogdan mówi to zamiast nas tutaj rozbudowywać no, jest też poprawa duża ale mówi i jest duża też 300 pracowników w praktycznie około 300 na bruki drugi 300 takich sezonowych między 2-3 miesiące do 4, no i plantatorzy, którzy są przygotowani u nas do produkcji yy, cukrowego, wiadomo, również czarnoziemy, ziemia pszenno-buraczana, jak kiedyś mówiono na za tej komuny, nawet nam to takie ulgi dawano, że akcie burak, akcie zboże, akcie żniwa, nawet milicjanci to nie wychodzili z pustelników tych żeby zmniejszało to temat. Jak drugi temat mam taki dość poważny, właśnie wspomniałem, że przychodzą do mnie ludzie na warsztat tutaj na tą kuchnię. I jak się słyszy, jak minister rolnictwa mówi, proszę panu, gospodarstwa 300 hektarowe rodzinne. To zaczyna ludzi straszyć. No straszyć, no martwią się ludzie. Tylko nasze wioski, nasze sołectwa, to mają około 300, 400, od 250 do około 400 hektarów. Lubisz szoszczyzna, tam zamośczyzna, te mężczyzna, tam, tam może mniej, bo tam te laski, piaski, tam rzadziej są wioski. I ludzie się zaczynają bać po prostu. Bo proszę pana, 300 hektarowe gospodarstwo jest jedna wieś. Moja wieś liczy około 130 numerów. nie, Niechedna rodzina, obejne t 300 hektarów to zreta z nami, paschy dworusy pornale. Czy to wraca Państwu? No. Tak, Panie Pracę Bogdanie, dwa, dwa zagadnienia, a nam pozostało niecałe pięć minut, dlatego chciałbym już przekazać głos. Panu premierowi bardzo gorąco dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy bardzo. Proszę, Pani Premierze. Ja bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj naszego widza, bo dzwoni z Chrubieszowszczyzny, która jest mi niezwykle bliska poprzez moją żonę, moją rodzinę, bo moja żona pochodzi z Krubieszowa, Tam żyją teściowie, znam bardzo dobrze ten, ten region. Rzeczywiście i sam Krubieszów i powiat chrubieszowski. Rzeczywiście to jest taka Polska, która przez no 30 ostatnich lat nie mogła się doczekać zainteresowania kogokolwiek. I to rzeczywiście jest taka Polska, z której bardzo wielu młodych, aktywnych ludzi wyjechało. No, ja mogę powiedzieć, w, że jestem trochę beneficjentem tego, wy, tych wyjazdów, bo dzięki temu poznałem moją żonę, która przyjechała w poszukiwaniu lepszego życia do Warszawy. Ale dla tych terenów rzeczywiście to, było w, to jest bardzo, trudny, w, bardzo trudna sprawa. Moi teściowie, którzy bardzo wiele osób z ich pokolenia, którzy no, mieszkają tam dzisiaj w daleka od dzieci, prawda? Dzieci powyjeżdżały. Rzeczywiście miejsca pracy zniknęły, nie było pracy, nie było możliwości życia tam. My chcemy, żeby do takich właśnie obszarów wróciło życie, żeby, żeby stworzyć warunki do tego, żeby te nowe miejsca pracy tam powstawały i to nie byle jakie miejsca pracy. Dzisiaj jak pojedziemy do Chrubieszowa, to pierwsze co rzuci się w oczy, to bardzo wiele centr, tych supermarketów, centra handlowe nastawione na przede wszystkim przybyszów ze wschodu. I to są dzisiaj główne miejsca pracy tam w tamtym obszarze, plus szkoły, urzędy, no, tak jak w każdym powiatowym mieście. A my chcemy, żeby tam powstawały takie miejsca pracy, które będą dawały zarobki rzeczywiście na tej dobrej, średniej, krajowej, a nie na pracy minimalnej. Dlatego przede wszystkim rozwijamy infrastrukturę, bo... Nie powstaną nowe miejsca pracy, jeśli nie będzie dobrych dróg, dobrych dojazdów. Wspomniał tutaj nasz widz LHS, czyli linię szerokotorową, która rzeczywiście generuje bardzo wiele firm, które będą chciały w, tam inwestować. Również chcemy tą, odbudować to, to połączenie, spowodować, że ten kierunek Chełmski będzie takim miejscem, oknem na świat w Europy. Dzisiaj mamy Terespol, mamy przejście Terespol-Brześć. Chcemy tutaj właśnie w, na wschód od Hełma zrobić taką, takie drugie okno, gdzie towary Gdzieś Hen-Hen, aż z Azji, aż z Chin będą do Europy właśnie wchodzić tutaj, a my będziemy na tym zarabiać, na tym, że będziemy tym miejscem, gdzie te towary będą do Europy całej trafiać. Będziemy inwestować. Również dotknął tutaj nasz widz kwestii cukrownictwa, przemysłu cukrowniczego. Niestety, większość cukrowni została sprywatyzowana przez zagraniczne firmy. Zostało tych cukrowni bardzo, bardzo naszych, polskich niewiele. Tam w okolicach Rubieszowa są werbkowice z 那那。Nah, nah. Znana cukrownia, ale również dzisiaj w ramach tego holdingu spożywczego, o której mówiłem w pierwszej części, będziemy to polskie cukrownictwo odbudowywać, bo to właśnie polska spółka cukrowa stała się rdzeniem, fundamentem holdingu spożywczego. I daje nam to szansę rzeczywiście dzisiaj na to, żeby plantatorzy nie musieli się obawiać, że swoje buraki sprzedadzą. Sprzedadzą, jeśli nie prywatnej firmie, to skupi od nich ten państwowy podmiot, który ma właśnie w takich sytuacjach działać i będzie działał. Jeśli chodzi o gospodarstwa, na koniec też pragnę uspokoić. Fundamentem dla nas, fundamentem rolnictwa są polskie rodzinne gospodarstwa niezależnie czy mają 3 hektary czy 300jeśli to jest rodzinne gospodarstwo a nie wielka firma czasami zagraniczna to my traktujemy wszystkie gospodarstwa tak samo i wszystkie będziemy wspierać i dopłaty równe dopłaty dla rolników będą dla wszystkich rolników którzy prowadzą takie rodzinne gospodarstwa. I ostatnie pytanie panie premierze no, zjednoczona prawica w tym także prawo i sprawiedliwość ma ponoć jakiś ukryty chytry plan. Pani marszałek Witek ogłosiła przerwę w posiedzeniu sejmu. Ten sejm ma się zebrać po wyborach do naszego parlamentu, czyli po 13 października. No i słyszymy na rację, która płynie od opozycji, że to jest jakiś ukryty, chytry plan prezesa Jarosława Kaczyńskiego i Zjednoczonej Prawicy. Co to jest za plan? Ja prawie się prawie? tak zastanawiam, jakie jeszcze kolejne ukryte plany opozycja odkryje, że my jako Prawo i sprawiedliwość mamy. Nie ma tu żadnej zagadki. Powiem szczerze, uczestniczyłem akurat w podejmowaniu decyzji o tym, żeby taki wniosek o przerwanie tego posiedzenia i przełożenie go na po wyborach ze strony naszego klubu się pojawił. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wielu naszych parlamentarzystów mówiło, zabieracie nam możliwość prowadzenia kampanii wyborczej. Jesteśmy w szczycie tej kampanii, chcemy rozmawiać z Polakami, chcemy się spotykać, a wy nam fundujecie trzydniowe posiedzenie Sejmu, odrywacie nas od możliwości rozmowy z ludźmi. To z jednej strony. Z drugiej strony mieliśmy ze strony opozycji, nie ukrywam również, takie głosy, że to posiedzenie Sejmu, to opozycja chce wykorzystać nie do tego, żeby tworzyć prawo, tylko żeby urządzić jedną wielką awanturę i w ten sposób mieć... W możliwość prowadzenia takiej właśnie awanturniczej kampanii wyborczej. Postanowiliśmy, że lepiej tę kampanię wyborczą prowadzić z ludźmi w terenie, spotykać się, a tę część ustaw, którą moglibyśmy, musielibyśmy przyjmować przed wyborami, możemy równie dobrze przyjąć po wyborach, kiedy jeszcze będzie stara kadencja trwała i ten Sejm się może zbierać. Nie ma tu żadnej tajemnicy. Program posiedzenia Sejmu jest jawny, nie ma tam żadnych niespodzianek. Gdybyśmy chcieli rzeczywiście robić takie niespodziane to przecież byśmy nie robili dzisiaj zapowiedzi w postaci przerwania posiedzenia, tylko byśmy zwołali po prostu nowe posiedzenie po, e, e, po wyborach. Ja myślę, że opozycja ocenia wszystkich według siebie, prawda? ponieważ oni rzeczywiście takie różne sztuczki lubią stosować, to uważają, że my też. A my nie mamy tu żadnych niezłych celów. Przed nami wybory, ważne wybory. 13 października pan, także panie premierze, kandyduje. Tak, ja kandyduję w tej wschodniej części województwa lubelskiego, to, są, to jest region Białej Podlaskiej, Hełma, Zamościa, takie powiaty jak Tomaszów Lubelski, właśnie Chrubieszów, Krasnystaw, Biłgoraj, Włodawa, no i tam właśnie bardziej na północy w okolicach Białej Podlaskiej, Razyń Podlaski, Parczew, sam powiat bialski. Jest ta ziemia mi niezwykle bliska, muszę powiedzieć, właśnie tutaj przed chwilą rozmawialiśmy o moich związkach z Chrubieszowem, ale przez te ostatnie dwadzieścia kilka lat poznałem tą ziemię i przede wszystkim Wszystkim bardzo bym chciał... Całą swoją siłę włożyć w to, żeby dać ludziom, którzy tam mieszkają, wspaniałym ludziom, pracowitym, przywiązanym do tradycji, przywiązanym do tej polskiej kultury taka sól ziemi, żeby dać im rzeczywiście szansę na godne życie. I zrobię wszystko, jeśli tylko zostanę wybrany, żeby tak się stało. A z tej pozycji wicepremiera, członka rządu naprawdę można sporo dobrego zdziałać, i skupię się na tym, żeby tam na tym obszarze rzeczywiście to, to szczególne zainteresowanie rządu się skupiało. Bardzo dziękuję. za Dzisiejsze spotkanie, oczywiście powodzenia. Życzymy Bardzo Panie dziękuję, Premierze gościem dzisiejszych rozmów niedokończonych. Był wiceprezes Rady Ministrów, Pan Premier Jacek Sasi. Raz jeszcze dziękuję Panie Premierze. Z I Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dziękuję wszystkim Państwu, widzom telewizji. Trwam. Bóg zapłać.